To zacznijmy. Cześć, ja nazywam się Tomek Cholewa i przychodzę dzisiaj do Was niejako z drugiej strony barykady. Jako osoba, która projektuje, dostarcza środowiska dla Waszego kodziku, czyli dla aplikacji, które tworzycie. I moją misją, taką osobistą, jest uwalnianie potencjału tkwiącego w aplikacjach pisanych przez Was, przez Waszych kolegów deweloperów. Ktoś od razu mógłby nazwać mnie DevOpsem, magikiem od automatyzacji, ale ze względu na to, że ten DevOps stał się takim buzzwordem, często nadużywanym, ja wolę siebie określać jako entuzjastę dobrych narzędzi, dobrych rozwiązań. I nie opowiem Wam dzisiaj o tym, jak pisać Wasz kod. Zrobią to z pewnością moi koledzy na tej, jak i na innych ścieżkach. Ja natomiast pokażę Wam koncepcję tego, jak łatwo i szybko można uzyskać, jak można utworzyć takie środowiska dla Waszych aplikacji z kodu. Ale zanim to zrobię, chciałbym Wam coś pokazać. Jest trochę, jest bez dźwięku, ale to jest krótki filmik. Okej. To jest La Ferrari. Miałem okazję oglądać je na żywo. Wyprodukowane zostało w 499 sztukach. Posiada ono silnik V12 o pojemności 6,3 litra, mocy 800 koni mechanicznych, 950, jeśli liczymy KERS, system odzyskiwania energii z hamowania, znanego z Formuły 1. La Ferrari przyspiesza od 0 do 100 w mniej niż 2,5 sekundy. Od 0 do 200 w mniej niż 7, od 0 do 300 w mniej niż 15. Prędkość maksymalna tego auta to 350 km na godzinę, a waży ono nieco trochę ponad 1,5 tony. I zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. Nie wiem jak na Was, ale być może część z Was chciałaby takim autem przejechać się lub nawet mieć w swoim garażu. Przy czym ze względu na tą liczbę 499 sztuk wyprodukowanych może to być trochę ciężkie. Ale ja tak jak byłem w Modenie, gdzie znajduje się to Muzeum Enzo Ferrari, to rozmarzyłem się. I taki rozmarzony stwierdziłem, że ja też chcę mieć własne Ferrari. I spełniłem swoje marzenie. To jest moje Ferrari, które przywiozłem właśnie z Modeny. I dlaczego w ogóle mówię o Ferrari? Otóż Ferrari jest uosobieniem tego, jak budować wspaniałe maszyny, jak łączyć te komponenty, które wchodzą w skład właśnie La Ferrari. Tutaj trochę je zasłaniam, ale ta maszyna robi olbrzymie wrażenie nie tylko na zewnątrz, ale te parametry, ten całokształt powoduje, że zachwyca się
zachwyca się tymi pojazdami cały świat. I ja na co dzień buduję właśnie te środowiska, które pomagają organizacjom, szczególnie dużym organizacjom, właśnie tworzyć takie pojazdy, czyli tworzę środowiska, aby można było budować takie Ferrari. Kiedyś, dlatego tak jak mówię, przychodzę do was z drugiej strony barykady, bo zaczynałem jako klasyczny linuxowy ops. Przyszedł czas cloudu, stwierdziłem, bardzo fajne, zainteresowałem się cloudem, ale przyszło też coś lepszego, czymś, czym się zajmuję obecnie, czyli kontenery, a przede wszystkim projekt Kubernetes. I bazując na Kubernetes i kontenerach, buduję właśnie takie środowiska. I to, co dzisiaj wam powiem, to bazuje na moich doświadczeniach i doświadczeniach, które zdobyłem razem z kolegami, bo pracuję w firmie Mindbox, gdzie jako cloud architekt dla dużych organizacji dostarczamy takie środowiska i to, co dzisiaj będę wam opowiadać, właśnie bazuje na doświadczeniach. Między innymi na projekcie dla największego operatora telekomunikacyjnego w Polsce. I tak jak wspomniałem, zajmuję się głównie Kubernetesem i taki trochę sfrustrowany brakiem dobrych materiałów utworzyłem kurs Kubernetes po polsku. Szczególnie go polecam osobom, które zaczynają swoją przygodę z Kubernetes. Jest on dostępny na YouTubie. I obok tego kursu również jestem trenerem Botegi, gdzie w wolnym czasie właśnie takie szkolenia z Kubernetes również prowadzę. I o czym wam dzisiaj opowiem? Będę skupiał się na ogólnej koncepcji z kilkoma istotnymi szczegółami. Koncepcji Everything as Code, czyli jak z kodu budować całe środowiska. Począwszy od infrastruktury, skupiając się, czy też mając na uwadze, że ta infrastruktura jest pod środowiska takie cloud native oparte na Kubernetesie. Będę mówił również o konfiguracji i dlaczego ona jest szczególnie istotna, o konfiguracji również utrzymywanej w kodzie. Będę mówił również o tym, jak te środowiska w oparciu o Kubernetes, jak je konfigurować, jak dostarczać grupy środowisk i jak na nich osadzać aplikacje, korzystając z pipeline'ów CI/CD. I dla mnie taką podstawą, na której się buduje, taką można powiedzieć ramą, to jest infrastruktura. To dzięki tej ramie, którą zbudujesz z kodu, jesteś w stanie zapewnić solidność, niezawodność, tak aby można było na niej osadzić resztę komponentów. I to jest w sumie też przyczyna popularności cloudu. Przyczyna też, dla której często słyszę od was na szkoleniach i w kuluarach, że my tak naprawdę to chcemy się pozbyć tych obsów, bo my chcemy szybciej. Ja to doskonale rozumiem. I my chcemy szybciej. I czy jest możliwe pozbyć się obsów? No bo to jest kod, tak? Często się pojawia takie pytanie. Więc infrastruktura to jest coś, co, na czym możemy dalej budować. I tak samo jak model T wraz z tymi fabrykami, które były przystosowane czy też wybudowane do produkcji masowej, tak samo cloud wypiera powoli te ręczne czynności, tą konieczność żmudnego etykietowania o wszelkiego rodzaju zmiany. To jest naprawdę frustrujące. I ja od dłuższego czasu jestem zwolennikiem, praktykiem podejścia Infrastructure as Code. Dla mnie to jest naturalne, że tak się zarządza infrastrukturą. Albo tak się powinno zarządzać infrastrukturą.
Mamy 2019 rok. Klikalne interfejsy, SSH na serwery. Nie tędy droga. Przy czym też często słyszę, że no tak, ale ty masz clouda, to ty możesz sobie pozwolić na coś takiego. Możesz pojeździć takim, czy stworzyć, zbudować takie Ferrari 458 Italia jak tutaj. Ale ja, moja organizacja nie może pójść w cloud z różnych względów, prawnych czy innych. No i ja co najwyżej mogę zbudować takiego traka jak tutaj, coś co będzie rdzewieć. Nie będę w stanie, i zresztą będę zazdrością tak naprawdę patrzeć na kolegów, którzy mają możliwość korzystania z clouda. I wyobraź sobie, że spotykasz takiego kolegę i mówisz mu, że okej, wiesz co, ty masz tego clouda, ale my też sobie doskonale radzimy. I powiem jeszcze więcej. Dobrze zrobiona infrastruktura w kodzie pozwala utworzyć coś podobnego jak Ferrari 458 Italia albo jakieś Lamborghini. Więc jak możemy to zrobić? Tu jak dla mnie pojawia się Kubernetes. Bo Kubernetes pozwala utworzyć środowisko niezależnie od tego, czy masz pod spodem cloud, czy masz pod spodem serwery, te tradycyjne, czy serwerownie całe. Kubernetes pozwala osadzać twoje aplikacje, tworzyć całe środowiska z kodu, tworzyć je szybko. I to się dzieje dzięki różnym warstwom abstrakcji, natomiast Kubernetes to jest też powód, dla którego się tym zajmuję, że jest bardziej demokratyczny. Niezależnie od tego, czy masz cloud, czy nie, jesteś w stanie pojechać, czy zbudować wspaniałe maszyny i pojechać nimi szybciej. I tak jak wspomniałem, ci, którzy są w cloudzie, niekoniecznie muszą być szybsi, bo te interfejsy wspaniałe, które oferują wendorzy cloudu publicznego, zachęcają do tego, abyś ty sobie poklikał w tym webowym interfejsie. I dla mnie to jest zupełnie okej. Na początek, na takie przedszkole, ewentualnie pierwsze klasy podstawówki. Natomiast jak idziesz już dalej, jak masz dużo aplikacji, to niezależnie czy masz cloud, czy masz swoje data center, to kod jest w stanie dowieść ci szybciej zmiany. To kod jest w stanie skrócić okres, którym ty czekasz na to, aby pojawiła się nowa instancja, aby pojawiło się nowe środowisko, aby było więcej zasobów. Bo przyjeżdżają serwery, w przypadku Kubernetesa jesteś w stanie je dodać godziny może. Czasami jeśli jest to naprawdę szybko, to można poniżej godziny z całym tym wszystkim się obyć. Więc nie oszukujmy się, że cloud rozwiązuje takie problemy, bo cloud można też nieźle zepsuć wyklikując. I jakich narzędzi używać? W przypadku infrastruktury jako kod, tej najniższej warstwy, to ja polecam Terraforma. Polecam go, bo jest po prostu najlepszy póki co. Moja i nie tylko moja opinia, dlatego że Oracle w swoim publicznym cloudzie nie dostarcza narzędzia do automatyzacji, do Infrastructure as Code, jak CloudFormation dla AWS-a, tylko dostarczają provider dla Terraforma i zrezygnowali całkowicie z wypuszczenia własnej usługi. Podobnie zresztą Azure, bardzo mocno zaprzyjaźnili się z firmą HashiCorp, która wydaje ten projekt i produkt jednocześnie i też dostarczają, czy też pomagają HashiCorpowi dostarczyć provider. Czyli jeśli ktoś was zapyta czym,
to pomimo tego, że istnieje CloudFormation, pomimo tego, że istnieje Azure Resource Manager, to używamy Terraforma. Również w przypadku on-premise, jeśli macie możliwość używania vSphere'a, to Terraform również jest tą najlepszą drogą póki co. I dopiero na tej warstwie wyżej osadzamy Kubernetes, bo nie będziemy naszych aplikacji osadzać na maszynach wirtualnych czy na serwerach fizycznych na samym dole, tylko to jest ta warstwa, na której będą osadzane wasze aplikacje, będą tworzone środowiska, konfiguracje sieciowe dla waszych aplikacji. I tutaj ja używam też OpenShift'a, więc dla przypomnienia, czy też dla tych, którzy nie wiedzą, OpenShift to jest po prostu Kubernetes na sterydach, taka wersja enterprise'owa wydana przez Red Hat'a. To tutaj mamy wiele narzędzi, ale te najpopularniejsze bazują właśnie na Ansible'u. Jak CubeSpray, jak instalator też OpenShift'a do wersji 3. I tutaj możemy swobodnie używać Ansible'a. Nie polecam używania Ansible'a w tej warstwie niżej. Tam doskonale sprawdza się Terraform. Więc mamy już zbudowaną tą warstwę i zaczyna się praca z obiektami, z konfiguracją tego środowiska opartego na Kubernetesie. No i tutaj mamy YAML-e. Tutaj czeka nas przeprawa właśnie z chartami Hemla, z OpenShift'owymi szablonami, czy też ze zwykłymi prostymi plikami YAML. Od wersji 1.14 Kubernetesa pojawiło się narzędzie Customize, które przynosi kilka interesujących cech, o których opowiem chwilę później. I już na samej górze mamy to wszystko z kodu, mamy to wszystko ogarnięte, to aplikacje pojawiają się na naszych środowiskach przy użyciu pipeline'ów CI/CD. Nie wyobrażam sobie w dużych środowiskach dostarczać aplikacje w taki sposób wgrywania, tak jak to miało miejsce przez dłuższy czas na serwery. Tutaj robimy to pipeline'ami. Przeszkodą, jaką obserwuję od długiego czasu we wdrożeniu dobrym tego podejścia Infrastructure as Code dla infrastruktury jest fakt, że często ludzie odpowiedzialni za infrastrukturę wpadają w takie błędne koło. Na początku fajnie, mają jakiś znaleziony szablon Terraforma na sieci, moduł Ansible'owy, instalacja i wszystko stoi. Świetnie. Natomiast często niestety zdarzają się później już ręczne modyfikacje. Całość się rozjeżdża i my boimy się jeszcze raz użyć tego narzędzia, boimy się nawet zmodyfikować coś z kodu i wpadamy w takie błędne koło podsycone strachem właśnie, strachem przed zepsuciem czegoś. I to jest ta przeszkoda, która uniemożliwia niektórym wejście w całość podejścia właśnie zarządzania kodem. I ja nie znam dobrej recepty na strach. Nie znam. Wiem, że trzeba działać pomimo czasami, ale polecam dla infrastruktury tworzonej kodem, zarządzanej kodem, podejście tak jak do oprogramowania. Pipeliny. To jest przykład pipeline'u, który my stosujemy u nas w Mindboxie, w organizacji i testujemy nim instalator OpenShift'a z naszymi dodatkami, usprawnieniami. Robimy to z użyciem Terraforma, pod spodem jest jeszcze Ansible, trochę skryptów shellowych i to nam pozwala sprawdzać, czy nasze zmiany nie zepsują czegoś na instalacji klienta, i w sposób zautomatyzowany jest taki pipeline odpalany. My mamy fajną wizualizację, ale to nie wszystko, bo coś, co może jeszcze
bardziej pomóc w zarządzaniu tą infrastrukturą, to testy. Testy, które potwierdzą, czy nie zepsuło, czy nasze zmiany nie zepsuły czegoś. No bo właśnie to jest ta podstawa, dlaczego nie zarządzamy kodem, bo coś może zepsuć. Jeśli mamy testy, to te akurat są pisane w BATSie, więc wystarczy znajomość Shella, to zdobywamy przynajmniej większe prawdopodobieństwo, jak nie pewność, że to niczego nam nie zepsuło. Więc obok testów BATSa mamy również serwer speka, mamy do Ansible Test Kitchen, jest sporo takich narzędzi, ale te testy stosujemy również dla infrastruktury. Jak mamy już tą infrastrukturę w kodzie, jak już tym zarządzamy, to kluczowym takim elementem, który potrzebujemy, jest konfiguracja. I konfiguracja jest jak opony w samochodzie. W Formule 1 mamy 7 mieszanek, od super twardej do super miękkiej. I natomiast w waszym przypadku, słucham? 7 istnieje, 3 jest dostępnych na wyścig, 3 typy mieszanki jest dostępnych na wyścig, ale ogólnie istnieje 7. Więc takich permutacji konfiguracji w waszym wypadku jest raczej więcej niż 3 na wyścig albo 7 ogólnie, tylko właśnie permutacje takie jak dla środowiska test, konfiguracja bazy, połączenie do innych zewnętrznych systemów. Jeśli macie wiele środowisk, wiele aplikacji, potrzebują one naprawdę dużej ilości danych. I mówię tutaj tylko o, mówię tu tylko o aplikacjach, a konfiguracja to coś więcej. Konfiguracja, tak jak opony, pozwoli wam jechać szybciej, wchodzić w zakręt szybciej, czy też testować tak naprawdę nowe możliwości. I dzisiaj mamy wiele elementów dostępnych, w zasadzie gotowych. Mamy te moduły, tak jak wspomniałem, Terraformy, można ściągnąć coś i skonfigurować. Moduły Ansible'a, w końcu mamy kontenery. W końcu mamy obrazy kontenerów z gotową Kafką, Rabbitem, MySQL-em czy czymkolwiek, tylko do tego my musimy dostarczyć konfigurację. Musimy umieścić jakieś parametry. Ktoś wykonał za nas tą pracę wcześniej, ale my i tak musimy zarządzać tymi parametrami. I te parametry wraz z tymi gotowymi elementami stanowią tak naprawdę nasze środowisko, całe środowisko. Te parametry dla aplikacji, dla infrastruktury, dla właśnie środowisk dla aplikacji. I konfiguracja jest o tyle istotna, że wpływa na pozostałe elementy naszego całego środowiska. Począwszy od infrastruktury, określa nam węzły, ich konfigurację, ich rolę w przypadku Kubernetesa, dostarcza nam konfigurację do środowisk typu test, stage, prod, a robi to, może robić to pipeline'ami. I pipeline'y w naszym podejściu służą nie tylko do deployowania aplikacji. One są czymś więcej, o czym jeszcze dzisiaj powiem. I co taka konfiguracja zawiera? Co rozumiemy poprzez konfigurację? To mogą być różne rzeczy. Natomiast dla środowisk opartych o Kubernetesa są to z reguły takie elementy jak config mapy i sekrety, które faktycznie dostarczają nam konfigurację do naszych aplikacji jako zmienne środowiskowe czy jako pliki, ale mogą być to również elementy, które konfigurują nam takie rzeczy jak połączenia sieciowe, takie rzeczy jak limity na czas procesora, na pamięć. Mogą to być w końcu również szablony dla aplikacji, bo szablony również mogą być wersjonowane, mogą być trzymane w takiej konfiguracji. Mogą to być również proste skrypty shellowe oraz konfiguracja pipeline'ów,
konfigurację pipeline'ów, bo pipeline'y również mogą być gotowymi elementami, do których trzeba tylko dostarczyć parametry. O tym jeszcze dzisiaj powiem. Ale co stanowi taki kluczowy element moim zdaniem, to to, że możemy taką konfigurację trzymać w hierarchii. I bardzo się ucieszyłem, jak wyszło Kubernetes 1.14, bo tam integracja narzędzia Customize pozwala, czy też wręcz deweloperzy zachęcają do tworzenia takich hierarchii. Tak, abyśmy definiowali niektóre rzeczy raz dla całego naszego środowiska, dla wszystkich aplikacji, wszystkich środowisk tych aplikacji, wszystkich klastrów, jeśli mamy więcej. Bo nie wiem, ile u was zajmuje postawienie nowego środowiska, ile zajmuje dostarczenie nowej konfiguracji. Czy musicie zebrać wszystkie parametry do wszystkich możliwych rzeczy, nawet tych, które nie są nigdzie modyfikowane? Bo jeśli tak, to jest rozwiązanie, które zmniejsza wam czas. Czyli definiowane są te najważniejsze parametry na górze tej piramidki, a później na dole są tylko doszczegółowiane, ewentualnie na samym dole możecie nadpisać w zasadzie wszystko. I to, co jest taką ciekawostką, to, co jest, wydaje mi się, szczególnie istotne, to element, w jakim można zarządzać takimi konfiguracjami, korzystając z labeli. Z labeli, gdzie możemy dostarczyć konfigurację dla wszystkich środowisk testowych, tak? Zmniejszając im rezerwację CPU, a dla środowisk produkcyjnych gwarantując, że te aplikacje będą otrzymywały czas procesora należny środowiskom produkcyjnym. Ale podobnie też jak Ferrari nie tworzy własnych systemów inforozrywki dla swoich samochodów, podobnie duże organizacje są na tyle złożone, że część rzeczy dewelopują u siebie, a część dewelopują na zewnątrz. I podobnie też jak ci, którzy robią ten system inforozrywki, czy oni potrzebują wiedzieć, że jak działa silnik, ile ma koni mechanicznych? Nie sądzę. Więc takie elementy, tymi elementami zajmują się odpowiednie role, bo możemy w startupie oczywiście bardzo fajnie podzielić się w zespole i wszyscy wiedzą wszystko i mogą konfigurować wszystko, ale w dużych organizacjach często jest tak, że ci deweloperzy, jest ich dużo, i rozproszenie powoduje, że ciężko jest wszystkim dogodzić. Więc fajnie jest, jak deweloperzy mogą skupić się, jak możecie skupić się na kodzie, zamiast walczyć o konfigurację, o zmianę konfiguracji, bo tym, w tym ujęciu zajmują się specjalni architekci, czy wy jako architekci, którzy współpracują z innymi zespołami, możecie dbać o te zespoły, jednocześnie odciążając ich, czy też dbając o to, aby konfiguracja na przykład dostępu do bazy danych, konfiguracja sieciowa była adekwatna. I podobnie ci architekci klastra mogą dbać o to, aby była dostępna odpowiednia ilość maszyn, aby te maszyny były odpowiednio skonfigurowane, jednocześnie dbając o to, aby było zapewnione bezpieczeństwo całej platformy. Jeśli robią to dobrze, jeśli robią to z poziomu kodu, zarówno na tej warstwie infrastruktury, to mogą również pomóc deweloperom, pomóc architektom utrzymać to bezpieczeństwo i dostarczyć tą konfigurację, której na przykład które nie chcielibyśmy trzymać rozproszone gdzieś po repozytoriach wszystkich, tak? Powinna być ona dostarczona, kluczowe elementy security powinny być dostarczone niezależnie. No i to otwiera nam taki fajny obraz, gdzie mamy zarządzanie tą konfiguracją przez repozytoria. Więc od kodu, który
żyje sobie we własnym repozytorium i tam mogą się dziać rzeczy różne, mogą być eksperymenty. Tam natomiast nie musimy umieszczać żadnych elementów związanych z konfiguracją, nawet dockerfile'i, niczego. Tam może być tylko i wyłącznie kodzik. Natomiast cała konfiguracja istnieje po stronie właśnie osób, które będą dbać o to, aby zapewnić działanie tych aplikacji. I w naszym wypadku, w wypadku konfiguracji dla tych aplikacji, my stosujemy podejście wielu repozytoriów. Mamy takie repozytorium główne, które właśnie jest na górze piramidy i poszczególne repozytoria dla grup aplikacji. Dzięki temu zmieniamy tylko w jednym repozytorium dane konfiguracyjne i wszystkie aplikacje je automatycznie dostają. Poza tym do tego drugiego repozytorium mają dostęp osoby, czy też mogą zgłaszać pull requesty osoby dostarczające kod aplikacji. Więc mamy tutaj takie pętle zwrotne. Podobnie też mamy tych architektów, którzy mają własne repozytorium z ograniczonym dostępem. Tam też podnosi to poziom bezpieczeństwa, mamy audytowalność tego rozwiązania i to tworzy nam taki spójny obraz. Wszystko w kodzie. W Kalifornii są tak zwane car pulsy, to znaczy specjalne pasy, na których można, jeśli ma się współpasażera lub dwóch współpasażerów, można rozpędzić się, można pojechać szybciej lewym skrajnym pasem. I wyobraź sobie sytuację, w której, znaczy zakładam, wrócicie jutro do biura, przynajmniej część z was wróci jutro do biura, ma otwarty pull request, czy też w branchu swoje zmiany, to ile wam zajmie stworzenie, czy też zdeployowanie swojej aplikacji tak, aby ona zaczęła działać, aby miała swobodę, abyście mieli swobodę w jej rozwijaniu, w pokazywaniu swoich zmian swoim kolegom z zespołu, czy też biznesowi, który zamówił taką funkcjonalność. Czy będą to minuty, godziny, dni? Bo jak dla mnie to jest częsty problem, który obserwuję. Że nie możemy dostarczyć naszej aplikacji wystarczająco szybko. I tak samo musimy się, podobnie jak ciągniemy się za sznurkiem tirów, tak? Znamy te realia w Polsce i nie mamy takiego dedykowanego pasa, na którym możemy trochę przygazować, sprawdzić na przykład nowe opony, czyli tą nową konfigurację. I podejście, jakie zapożyczyliśmy niejako z projektu Jenkins X, to środowiska preview, takie poglądowe. Więc jak tworzymy środowiska dla aplikacji, to wyróżniamy dwa typy. Te środowiska stałe, te stałe środowiska służą dostarczaniu kodu na produkcję. Czyli mamy zestaw środowisk, które służą budowaniu aplikacji i dostarczaniu jej na środowisko aż do środowiska produkcyjnego dla użytkowników końcowych. Natomiast te szybsze środowiska to są te środowiska, które można na żądanie automatem zbudować. Tak, abyśmy mogli nasz pull request testować na oddzielnym środowisku, abyśmy mogli naszą aplikację i aplikacje zależne tam umieszczać. Jednocześnie, jeśli dobrze zrobimy konfigurację, to możliwe, że nie będzie w ogóle konieczności dostarczania żadnej konfiguracji, bo ona do nas przyjdzie z tej piramidki. Jeśli mamy dobrze zrobione, jeśli mamy dobrze ustawione domyślne ustawienia. I te aplikacje następnie możemy grupować. Bo jeśli mamy jedno środowisko testowe, to raczej jest duża konkurencja w tym, żeby coś tam zmodyfikować. W
W sensie musimy się dogadywać z organizacją, z innymi dostawcami, żeby móc coś zmienić nawet w konfiguracji testowej, czy w konfiguracji stage'owej, nie mówiąc już o produkcji. I elastyczność, jaką daje Kubernetes, bo te wszystkie środowiska to są tak zwane namespace'y i można je tworzyć wirtualnie ile chcemy. I w naszym podejściu możemy grupować, czy też grupujemy te środowiska, te aplikacje w takie niezależne byty. To są państwa w państwie w zasadzie, gdzie mamy środowiska stałe, łącznie ze środowiskiem produkcyjnym, ze specjalnym środowiskiem CI/CD, o którym powiem, i tam też tworzą się środowiska preview. I tych możemy tworzyć, ile nam tylko zasobów wystarcza, obyśmy kwoty jakieś nie przekroczyli. I to następnie pozwala nam, i tutaj pojawia się pierwszy raz Jenkins, pozwala nam właśnie tworzyć aplikacje, budować je w specjalnym środowisku, my nazywamy je CI/CD, bo tam właśnie jest Jenkins i ten Jenkins buduje aplikacje, buduje obraz kontenera, wypycha ten obraz i następnie w kontrolowany sposób dostarcza aż do środowiska produkcyjnego. Jednocześnie ten Jenkins zarządza nam tymi środowiskami preview, tworzy je, automatycznie, jeśli chcemy, deployuje kod za każdym commitem, usuwa je, dba o to, aby tam też była konfiguracja, bo jeśli potrzebujemy konfiguracji, to możemy również ją dostarczyć do repozytorium konfiguracji, a Jenkins następnie tą konfigurację dostarczy. Więc tutaj Jenkins staje się kluczowym elementem i dla mnie ten Jenkins jest jak dobre paliwo, wysokooktanowe paliwo. I ja Jenkinsa używam już od kilku lat, natomiast nie wyobrażam sobie konfigurowania go w ten ręczny sposób. On jest trochę starym narzędziem, ale wyobraźcie sobie kolejny nowy projekt u was i musicie konfigurować joba Jenkinsowego. Być może część z was musi kopiować Jenkins file'a, jak to ma miejsce. Nawet z parametrami, które nie są w waszym wypadku zupełnie potrzebne. To jest droga przez mękę. Więc w naszym ujęciu Jenkins jest również tworzony i konfigurowany z kodu. A kod, który jest dostarczany do Jenkinsa, pochodzi właśnie z tej konfiguracji i Jenkins jest wykonawcą tak naprawdę poleceń w pipeline'ach. I te pipeline'y, jak wspomniałem na początku, tworzą nasze grupy, dostarczają tam aplikacje, budują te aplikacje, więc jest on niezwykle istotnym elementem. I w naszym ujęciu ten Jenkins pozwala nam tworzyć środowiska niemalże na żądanie, zarządzać nimi niemalże jak usługą. I my używamy takiego głównego Jenkinsa, który zarządza innymi Jenkinsami. W tych grupach mamy te środowiska CI/CD, a na te grupy dostarczamy Jenkinsa. Tam go deployujemy, tam go konfigurujemy. Również Jenkins ten ma za zadanie dostarczać i zarządzać konfiguracją. Tą konfiguracją, do której mają dostęp tylko te osoby, które mają większe umocowanie może w organizacji i są w stanie dostarczyć na przykład niektóre kredensiale dla waszych aplikacji i robi to oczywiście wszystko z kodu. My używamy OpenShift'a często i Jenkins tam zawarty, zintegrowany z OpenShift'em, ma kilka interesujących funkcji, które i szczególnie lubię dwie, między innymi konfigurację slave'ów za pomocą config mapy, czyli my budujemy aplikacje na efemerycznych
bytach, które powstają tylko na czas budowania aplikacji. Nie mamy żadnego Jenkinsa, który stoi skonfigurowany 3 lata temu i który buduje aplikację. Nie, mamy slajwy zdefiniowane dynamicznie i możemy je w każdej chwili dodać nowe slajwy poprzez łatwą konfigurację. Jednocześnie lubię też to, że Jenkins posiada integrację z samym Kubernetesem poprzez plugin i może zaczytywać zmienne typu config mapy i secrety do siebie jako natywne obiekty, jako kredensiale Jenkinsowe, więc będziemy mogli mieć dostęp do secret file'a typu kredensiala secret file, konfigurując to z poziomu OpenShift'a czy też Kubernetesa. I to pozwala nam wraz z moim też ulubionym pluginem Jenkins Configuration as Code, pozwala nam traktować Jenkinsa jako tylko orkiestrator. I wszelkie zmiany w Jenkinsie my dostarczamy w kodzie. Nawet pluginy. Jeśli chcemy zainstalować nowy plugin, to my budujemy po prostu nowy obraz. Nowy obraz kontenera, bazujemy na obrazie, który dostarcza nam Red Hat, ale dostarczamy właśnie tam naszą konfigurację, jakieś sekrety, seed joby, które też nam pozwalają rozpędzić ten cały projekt. I dzięki temu Jenkins jest też w pełni zarządzalny z poziomu kodu. Używamy do budowy Jenkinsa source to image, takiej technologii, która pozwala nam pozbyć się w ogóle Dockerfile'i. I polecam to rozwiązanie, szczególnie jeśli macie na przykład dużo aplikacji javowych. Rozwiązanie source to image pozwala wykorzystać jeden główny obraz i na nim osadzać aplikacje. Tak samo dla aplikacji Pythonowych, Node.js-owych. Nie musimy zarządzać Dockerfile'ami, a jeśli używamy OpenShift'a, to mamy oczywiście obrazy bazujące na RHEL-u, ale mogą to być równie dobrze obrazy bazujące na CentOSie czy Ubuntu. Unifikujemy i przyspieszamy. Więc ten source to image, pozwala nam to przyspieszyć. My dostarczamy jedynie jakieś drobne skrypty, ewentualnie przy uruchomieniu dodajemy do aplikacji jakieś zmienne środowiskowe, które nam to modyfikują. Nie ma tak, że aplikacje Spring Bootowe, każda jest zbudowana na innym JDK, jedne na Alpine, drugie na Ubuntu, trzecie na CentOSie czy czymkolwiek. I już ostatnia rzecz z Jenkinsa. Jenkins sam jest budowany z kodu, a same pipeliny definiowane są jako współdzielone biblioteki do Jenkinsa. Jenkins ma taką funkcjonalność, która umożliwia trzymanie całego kodu odpowiedzialnego za budowanie, wdrażanie aplikacji jako współdzielonej biblioteki. I ta biblioteka jest dostarczana dla wszystkich Jenkinsów i te Jenkinsy wiedzą, że jak mam zbudować aplikację Spring Bootową, mam zrobić to tak, Maven ma uruchamiać się tak, jeśli mam Gradle, to tak. Później zagnieździć to w obrazie, umieścić w rejestrze kontenerów i następnie zrobić ten deployment aż do produkcji. No i zbliżamy się już do mety i jeszcze kilka takich słów na koniec, słów podsumowania. Potrzebujesz dobrej infrastruktury. Potrzebujesz również osób, które będą się tym zajmować, a nie tylko postawić to raz. Więc jeśli masz w zespole kogoś takiego, to wykorzystaj jego wiedzę. Jeśli sam się chcesz tym zajmować, super. Mam wątpliwości co do tego, czy można jednocześnie dostarczać super kod aplikacji i zejść niskopoziomowo do infrastruktury. Może są tacy ludzie, ale to jest ciężkie. I niezależnie od tego, czy masz clouda, czy nie, to bardziej liczy się, jak ty tym zarządzasz. Czy będziesz w stanie utrzymywać to kodem, bo narzędzia mogą cię skusić, takie narzędzia w przypadku clouda istotnie. Ale najważniejsze jest to, abyś zarządzał tym
kodem. No i powtórzę jeszcze raz. Kubernetes zmienia tą perspektywę i dzięki Kubernetesowi, jeśli nie mamy, szczególnie jeśli nie mamy clouda, możemy utworzyć w końcu środowisko w pełni zautomatyzowane, bez zbędnych przestojów. I może trochę powiem kontrowersyjnie, ale obecnie budowanie aplikacji jest proste, albo inaczej. Budowanie prostych aplikacji, sam proces budowania, czyli dostarczania artefaktów, nie jest zbyt złożony. Natomiast wyzwaniem jest to, aby nie trzeba było czekać, aby ta aplikacja działała niezawodnie i bezpiecznie. I możesz to wszystko zrobić bez kontenerów. Możesz pójść drogą Netflixa, który robi to na maszynach wirtualnych. Możesz. Ale będzie to o wiele, wiele trudniejsze i w dzisiejszym świecie z Kubernetesami, z kontenerami o wiele łatwiej i szybciej właśnie pójść tą drogą opartą o kontener i Kubernetes. I to podejście, które wam dzisiaj zaprezentowałem, to jest taka solidna podstawa, która pozwoli wam zbudować te pojazdy, wejść w taką na drogę aplikacji, które nazywamy często aplikacjami typu cloud native. I zrobić to o wiele, wiele szybciej. I na koniec jeszcze, nie wiem, czy ktoś ogląda Formułę 1, ale ja z nadzieją patrzyłem na powrót Roberta Kubicy i niestety nawet posiadając duże umiejętności, duży entuzjazm, często jesteśmy hamowani nieodpowiednimi środkami. W przypadku Roberta jest to bolid, który nie spełnia oczekiwań jego zespołu, samego jego. W waszym przypadku być może są to środowiska, które są zbyt powolne na to, co na waszą aplikację. Więc kończąc, życzę Robertowi powodzenia w jego bolidzie, w kolejnym wyścigu, a wam tego, abyście mogli się adekwatnie rozpędzić. Dzięki.